Witam państwa bez szukaństwa, ja jestem WatchNewch566. Witam was w kolejnym odcinku z serii Wojtek Technik. Dzisiaj powrócimy do tematu aplikacji, które pozwalają nam zarabiać. Ponieważ no, miałem swojego czasu film odnośnie takiej aplikacji, która nazywa się Uplike i cieszyła się no niezłą popularnością, tam już jest chyba ponad 1500 wyświetleń. Aczkolwiek właśnie tam załączyłem w komentarzu, że aplikacja przestała działać, dlatego że wygrywała. Był cały czas włączony ekran i potem się w ogóle zbugowała, blokowała konta i tak dalej. Dzisiaj sprawdzimy sobie takie dwie aplikacje. Pierwszą aplikacją jest FitPlay, a drugą UpFlame. I taka ciekawostka, poznałem te aplikacje poprzez reklamę, gdy grałem sobie w Helix Jumpa albo coś tam rozwiązywałem, test na Messengerze. No w każdym razie taką mechaniką przypominają właśnie Uplike i zobaczymy, czy będzie też działać ten no screen off. Dobra, najpierw się zarejestrujmy, bo ja na razie będę tak na bieżąco testować. Więc zobaczymy, z czym to się je. I ogólnie teraz nagrywam to normalnym mikrofonem z telefonu, bo nie chcę mi się kombinować jakoś specjalnie, wiek jest nieprawidłowy, jak? O matko boska, to musi być 18 lat. Nie mówcie, że to jest dla pełnoletnich, no dobra. W sensie no, i tak jeszcze roki będę pełnoletni, no. Dostali nam free dostęp do twoich danych użytkownika, abyśmy, dobra, zezwól. No i połączenia, dostęp danych o użyciu. W sumie może wezmę sobie, włączę Wi-Fi, bo tak to wcześniej grałem na kompie, a teraz właśnie takie coś. No i zobaczymy. A właśnie, no i na starcie, tak jak w przypadku Uplike, dostajemy te 4444 punkty. Aha, i tutaj możemy sobie monet na minutę, ciekawe. Czyli to w takim kontekście nalicza nam. No dobra, wypłaty zobaczmy. Aha, wypłaty widzę, że tu jest standardowo jak na Uplike'u, czyli właśnie 2 zł, 4 i 10. W przypadku PayPala, no w Uplike to było więcej, ale tutaj i tak ważne, że są zachowane te same ceny. No i do Amazona mamy tutaj 5 euro i 10 euro, odpowiednio 47 tysięcy i 93. 93, weź pojdę mu wyraźnie. Portfel, zobaczymy co tu mamy. Tutaj nie wiem co mamy. Polecane. No to polecamy, no to raczej właśnie będą się tam wyświetlać tutaj aplikacje. Moje aplikacje to pewnie właśnie jak zainstalujemy. Zaprosić znajomego pewnie możemy, uwaga, zobaczymy właśnie jak możemy. Aha, dobra, możemy poprzez albo po prostu jest wysyłany link. I chyba tyle, jeżeli chodzi akurat o te aplikacje. No i informacje i pomoc, no to tam takie pierdółki standardowe. Dobra, zobaczmy drugą, UpFlame. UpFlame widzę też jest w języku polskim. No przez Google. Podejrzewam, że to w sumie na razie wygląda jak kopia kopii. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, wiek 18. Wybierz. Zezwól. Okej. No tak, oczywiście na starcie. O, widzę, że w sumie taka sama jest, tylko troszkę tutaj jest zmieniony interfejs. Zobaczmy wypłaty. O, tutaj jest na przykład więcej. Możemy sobie aż do 80 zł, tak jak było w oryginalnym Uplike. Polecane, no to właśnie będą nam się tu wyświetlać aplikacje, możemy zaprosić znajomych też.
moje aplikacje, profil i tak dalej. Dobra, metryczka, jeszcze coś tu mamy. Warunki korzystania, polityka prywatna, no to takie prawne kruczki. No dobra, więc w sumie możemy zobaczyć, czy właśnie nam to wszystko zadziała. Dobra, nadal mi nagrywa, bo tak nie byłem pewien. Dobra, graj, zbieraj, zainstaluj teraz, no i zobaczymy. Uwaga, ile mi się to będzie ściągać. Pobieram, ile to waży, bo to... A, 70 mega, nie jest aż tak źle. W sumie, graj, zbieraj, zainstaluj teraz. W ogóle się instaluje. Ciekawe, czy... Właśnie, bo jak się tutaj instaluje, weźmy z footplaya. Tak, 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 fajnie, fajnie. Aha, dobra, już wybrało nam inną aplikację, ciekawe. Bo wcześniej była ta sama. No dobra, możemy też ściągnąć Coin Mastera. Wiesz, widzę tu podobieństwo, że jak tutaj mamy monety na minutę, to z czasem będzie nam się to powiększać, albo po prostu są takie domyślne aplikacje jak na Applike. Bo w przypadku Applike było tak, że wraz ze wzrostem czasu mamy większą wartość tego, a tutaj mamy taką stałą prędkość monet na minutę. Więc ciekawe, że, czy jak będą polecane aplikacje, to czy właśnie po jakimś czasie pojawią się takie o większej prędkości, czy tutaj w tym przypadku będzie się powiększać prędkość, zobaczymy. Mogę też to zaraz zainstalować, bo Coin Master to pamiętam akurat tutaj z Applike'a, że to mało zajmowało. Ale niestety tu... O matko bosko, ile się to będzie pobierać. No dobra, poczekamy, no co ja zrobię. Ej. Wziąłem, ściągnąłem. Właśnie. Trzeba zobaczyć, czy działa tutaj multi-window, jeżeli chodzi o te aplikacje. Bo widzę, że działa. Ale ciekawe, czy by podobnie podziałało, jakbyśmy odpalili właśnie dwie naraz. To by było ciekawe. Na przykład tak, weźmy sobie. Od razu plus jest taki, że FitPlay chyba działa. Zaraz zobacz. A nie, dobra, FitPlay i UpFlame raczej działają tylko na pionowym trybie. Myślałem, że ten, ale zobaczmy w ten sposób. I UpFlame. O, proszę bardzo, możemy mieć dwie aplikacje do zarabiania naraz. Jakbyśmy chcieli, jakby podziałało. O, i tutaj w przypadku UpFlame widzimy znane z Applike'a te ogienka jakby. O ja nie chcę filmiku ładować. Won. I te płomienie chyba wskazują właśnie poziom, jaki wskazuje aplikacja, jeżeli chodzi o zarabianie takie ogólne. No i proszę bardzo, możemy mieć takie dwie aplikacje. I mi się wydaje, że skoro te aplikacje do zarabiania mają właśnie taki współczynnik do ściągania innych, że można po prostu sobie naliczać to jako prędkość w monetach na minutę, no to myślę, że to będzie chyba jeszcze lepsze od Applike'a, który no, musieliśmy zostawić telefon na nie wiadomo ile czasu. A i tak potem się okazało, że blokowało konta za to, że używaliśmy właśnie trybu no screen off, czy tam albo ściągaliśmy skrót, albo sobie ustawialiśmy w telefonie. No zaraz to wszystko sprawdzimy, no. Jeszcze tak niecały 1 mega, dobra. I zobaczymy, poczekamy minutę i zobaczymy, czy się naliczy. Dobra. O, jest. Nawet powiadomienie, że możemy już zaczynać. No to włączmy sobie Coin Mastera.
Poczekaj, nawet nie musimy włączać gry, wystarczy, że chyba właściwie poczekamy minutę. Dobra, i zobaczymy na FitPlaya teraz, czy faktycznie naliczyło mi przebywanie w aplikacji przez minutę. Czy się zmieniło właśnie z tych 4999 na trochę więcej. To jest 23, nie, 4, o, widzę, że się zaliczyło, plus 23 końce. No to w sumie, a właśnie, zobaczymy zaraz, czy się powiększyła stawka, czy też nie. I czy to nadal będzie za minutę, a nie na przykład za godzinę. Tu znowu nam się Kings of Avalon wyświetliło. Graj 52 sekund, aby 24 monety. Aha, dobra, czyli ten współczynnik na razie jest minutowy, ale myślę, że chyba jak będzie w przypadku Apply, że ten czas będzie nam się powiększał, tym samym powiększała się stawka za przebywanie w aplikacji. I podejrzewam, że w Apply będzie działać to podobnie. Aplikację zobaczymy, czy... A nie, nadal jest tylko, że za minutę. Ciekawe. No, w każdym razie, no, myślę, że jak w komentarzach się właśnie podzielimy opiniami, to zobaczymy, jak to będzie długoetapowo i Apple raczej powinien działać tak samo. No i dobra, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. Zapraszam do opisu, jak ktoś chce zarobić więcej z tych dwóch aplikacji. No i na razie.